Janek, jak ostatnio rozmawialiśmy tutaj w klubie, to było trochę, no niecały rok temu, to zaczęliśmy od tego, że chciałeś kiedyś szukać złota w Cieszynie i były problemy, biurokracja was cały czas trzymała. Co się zmieniło po tych 9 miesiącach? Nic się nie zmieniło, oprócz tego, że dorobiłem się wyszukiwacza metali. I już się pogoda robi, kazałem wujkowi rozpisać mapy, żeby też poszukać trochę, wiesz, pozostałości po II wojnie światowej. A mój wujek tam się troszeczkę interesuje, także jak nie złoto, no to może jakiś karabin wpadnie w ręce. Ale to miasto się nie chce zgodzić, żeby się to zaczęli, czy to po prostu wy musicie się tam zmobilizować, jakieś są inne kwestie, żeby to zacząć w ogóle tak porządnie robić? No właśnie, jak po tym jakby, jak wtedy nas zablokowały te papierki, no to tak jakoś zeszła z nas motywacja, no i ale chcemy reaktywować to teraz właśnie, jak się troszeczkę już cieplej zrobi, żeby to znowu ruszyło, no nie. Także wiem, chłopaki tam po Cieszynie cały czas chodzą, ostatnio znaleźli coś fajnego, ale okazało się niefajne, tak, ale tam nie chcę mówić i ten. No, że tak coś się dzieje, ale nie z taką werwą jak na początku. No ale mam nadzieję, że teraz właśnie jak już będzie taka pogoda się ustabilizuje, będzie cieplej, że to reaktywujemy i no i że coś w końcu się uda zrobić. Okej, to przejdźmy trochę do MMA. Teraz ostatnio Mirosław Okiński wymyślił ideę Polish Top Team. Co ty o tym w ogóle myślisz? Żeby sparować między klubami i docelowo ci zawodnicy mają się tam przygotowywać pod UFC. Czy ty w ogóle podoba ci? Bo wiem, że też byłeś na sparingach, oglądałeś, jak były sparingi Piotra Strusa przed walką w Czechach. Co ty myślisz o tym pomyśle i czy w ogóle też wykorzystał na sparingi, to byś też od czasu skorzystał z takiej opcji? Wiesz co, no my taką ideę to już prowadzimy od bardzo dawna, no nie, tylko bez żadnej nazwy, po prostu nieraz żeśmy się zwaniali z chłopakami, organizowaliśmy sobie jakieś obozy, czy to w Wiśle, czy w Zakopanem, z Michałem Kitą, z Tomkiem Nerwalem i z różnymi chłopakami, także dla mnie to nie jest żadna nowość, tak, ale idea jak najbardziej słuszna i trzeba ze sobą sparować, bo trening cały czas z tymi samymi ludźmi jest po prostu, no, nie jest tak efektowny, jak właśnie jak się zmienia często tych sparring partnerów, bo każdy ma inne ruchy, inaczej się zachowuje, no jest po prostu innym człowiekiem, tak, i fajnie jest właśnie trenować z innymi klubami, sparować z innymi ludźmi po prostu. Kiedy możemy się spodziewać trzeciej części Big Johna? No tak myślę, że za miesiąc coś takiego, już tam jest materiał już pomontować, jeszcze parę rzeczy podogrywać. No mówię, pierwsze dwie części były tak szybko puszczone ze względu na tą informację w drugiej części, że właśnie podpisałem kontrakt z UFC, no i teraz trzeba troszeczkę poczekać, bo tego materiału trzeba pomontować, było pozgrywać. No, także myślę, że za miesiąc się ujawni. A do jakiego momentu chcecie te części wypuszczać do twojej walki w UFC? Czy macie jakieś, czy tak po prostu nie macie rozpisanego konkretnie harmonogramu tych chcemy, odcinków? Chcemy jak modę na sukces to pociągnąć, no nie wiesz, że ja już umrę, następni będą. Nie, no wiesz, idea jest taka, żeby zakończyć to właśnie zwycięską, mam nadzieję, walkę w UFC, no a zobaczymy, czy tam będzie później pomysł ciągnięcia tego dalej, czy nie. Planowo są 4 odcinki, ale zobaczymy, może jeszcze w międzyczasie jakiś mniejszy się pokaże w ogóle odbity od koncepcji tej, którą robimy, także zobaczymy. A jak przyjąłeś tą informację, że prawdopodobnie nie będzie tej gali UFC w tym roku w Polsce? No szkoda, że jej nie będzie, ale no jakoś mnie to nie ten. No, nie w Polsce, no to gdzie indziej, tak? Ja chcę po prostu zawalczyć i wygrać walkę. Myślisz, że jak nie będzie tej w Polsce, to może ilość zawodników z Polski się zmniejszyć? Teraz już nie będzie takiego wielkiego napływu do UFC, jak było w ostatnim roku? Wiesz co, nie wiem, no to nie jest pytanie do mnie. Mam nadzieję, że nie, że będzie tych Polaków coraz więcej zatrudnianych tam i że w końcu to UFC w Polsce będzie, jak nie w tym roku, to w przyszłym. To teraz powiedz kibicom, jak z twoim zdrowiem, na jakim jesteś etapie teraz rehabilitacji, na czym się skupiasz, bo trenujesz również. Tak, no cały czas się rehabilituję tutaj w CRS-ie w Warszawie, chłopaki dają radę, tam już moja noga już jest, powiedzmy 60% już roboty jest wykonanej. No sama ta rehabilitacja jest bardzo ciężka, już stamtąd wychodzę, wiesz, no mega styrany, spocony, jak po normalnym treningu, także już to nie jest to przyjemne, wręcz męczące. A tak już poza tym to wiadomo, cały czas siła, jakaś siłownia, już mogę boksować, tarcze robić, tam rękami wiadomo kopać jeszcze nie, chociaż kolana już mogę robić. Jakaś technika w parterze, delikatne kulanie się, takie, no tak, no powiedzmy na 60% kolana, tak na 60% mogę też ćwiczyć, no nie. Także już jest fajnie, głód walki coraz większy, także no wszystko się goi, operacja się udała, także
Myślisz, że będzie na tobie ciążyła większa presja w walkach UFC niż jak przed startami w KSW? Wiesz, to zawsze jest presja, czy to jest walka w UFC, czy w KSW, czy nie wiem, PLMMA, tak? To jest bez tego, bez różnicy. No. Pytanie, kto sobie z tą presją jak radzi, tak? Wydaje mi się, że ja sobie dobrze z tą presją radzę i poradzę sobie również w UFC. I po prostu będę wychodził i walczył, robił to, co robię najlepiej. Czyli ty jesteś tym zawodnikiem, ciebie raczej ten stres nie spalał, tylko bardziej mobilizował, tak? Wiesz, nauczyłem się z tym radzić, tak? I ja się cieszę, ja się nie mogę doczekać do wyjścia do walki, ja to lubię dostać w głowę, lubię oddać. Może to dziwnie brzmi, ale tak jest, ja to kocham i nie robię tego, bo muszę, bo to jest modne, tylko robię to, co lubię, to, co kocham. Także ja czekam na tą walkę, nie mogę się doczekać, kiedy wejdę do oktagonu, do ringu, żeby po prostu zacząć walczyć. Także no, ja nie mam tej presji, tylko się po prostu cieszę, że tam wchodzę, tak? Czyli no, nie mam presji przed czym się cieszę. No nie? Tak, idziesz sobie na lody, też się cieszę, że nie masz stresu, że będziesz jadł lody, tak? Jest fajnie, no. Mecz Paris Saint-Germain kontra Chelsea Londyn. Przede wszystkim z jednej strony Paryżanie, którzy mają coś do udowodnienia po poprzedniej edycji, gdzie niefartownie odpadli z Barceloną po dwóch remisach. Z drugiej strony nikt nie jest do końca przekonany i pewien, jak będą grać w Lidze Mistrzów, bo we francuskiej słabej lidze biją wszystkich. Z drugiej strony w Lidze Mistrzów w grupie nie mieli godnego przeciwnika. W 1/8 finałów wyeliminowali Leverkusen, więc to też nie jest żaden przeciwnik. Zobaczymy, jak poradzą sobie po prostu z Chelsea. Chelsea, która w tym momencie jest chyba najlepszą angielską drużyną, przynajmniej najbardziej konsekwentną w swoich poczynaniach, gra najlepiej. Po zwycięstwie z Arsenalem 6-0 są na fali wznoszącej. No i Mourinho, który jako trener wiadomo potrafi zrobić wszystko. Dlatego ten mecz będzie bardzo ciekawy. Stawiam na remis. No w tym przypadku Borussia z góry skazywana jest na pożarcie. Zwłaszcza, że po pierwsze Real jest w bardzo dobrej formie. Po drugie Borussia straciła ponad połowę składu. W tym meczu nie zagra Lewandowski, Błaszczykowski, Bender. Nie ma Gundogana przede wszystkim też. Z drugiej strony w tamtym roku Borussia też była skazywana na pożarcie. Zdołała wyeliminować Real i być może tak jak Lewandowski po tamtym meczu, w którym strzelił 4 bramki, znalazł się na ustach całej piłkarskiej Europy, może w tym sezonie Ligi Mistrzów takim bohaterem zostanie kto inny, może Mkhitaryan, może Royce, więc nic nie jest pewne, no ale realnie stawiałbym na Real Madryt. Barcelona, Atletico Madryt, tutaj ewidentnie stawiałbym na Barcelonę, chociaż to Atletico w tym momencie przewodzi lidze hiszpańskiej. Atletico będzie chyba skupiać się jednak mimo wszystko w tym momencie na to, żeby spróbować tą ligę wygrać. Nie mają oni aż tak szerokiego składu, tak szerokiej kadry, żeby poradzić sobie na dwóch frontach, a Liga Mistrzów jest dużo trudniejsza niż Liga Hiszpańska. Barcelona, która pokazała, że jest drużyną wielką, pokonała Real Madryt 4-3 w Grand Derby. Myślę, że teraz będzie grała coraz lepiej i udowodni to, dochodząc co najmniej do finału Ligi Mistrzów. Mecz Manchester United, Bayern Monachium. Mecz drużyn, które udowadniają, jak ważną pozycją jest pozycja trenera. Z jednej strony Moyes, który dostał zespół kompletny, zespół mistrza Anglii, o którym sam Ferguson powiedział, że jest to najlepszy kadrowo Manchester od lat. Z drugiej strony Guardiola, który przejął Bayern Monachium, najlepszą drużynę Europy z tamtego sezonu. Wydawałoby się, że no nie można nic więcej wycisnąć z tej drużyny. Tymczasem Guardiola śrubuje z Bayernem kolejne rekordy. Widać sporą zmianę w tej drużynie. Widać ambicje, chęć wygrywania. Myślę, że nawet to, że są już mistrzami Niemiec, gdyż już na kilka kolejek przed końcem zdobyli ten tytuł, myślę, że będą chcieli pokazać, że potrafią jeszcze więcej. I z tak słabo grającym Manchesterem poradzą sobie dosyć łatwo. Boję się, żeby w dwumeczu nie był to nawet wynik dwucyfrowy. Zdecydowanym faworytem na wyjeździe dla mnie jest Bayern.